Hej, witamy Państwa w Dniu z Republiką. Ja nazywam się Aleksander Wierzejski, zaczynam swój dyżur, a z nami jest pan poseł Rafał Weber, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, witam telewizję Republiki. Członek Komisji Obrony Narodowej między innymi. Panie pośle, i o ostatnie posiedzenie Komisji Narodowej, to było tydzień temu, no ale sporo wydarzeń mamy teraz dnia na dzień. Będziemy mówić o sprawach obronności Polski. Najpierw jednak o wizycie szefa koncernu Lockheed Martin, to jest Jim Taiclet. No, rozmawiał między innymi z prezydentem, rozmawiał z ministrem obrony narodowej. No i w rozmowie z prezydentem było podkreślone taki cały wachlarz i samoloty F-35 i produkcja ewentualna rakiet do Patriotów, ten PAK-3 tak zwany i wreszcie kwestia HIMARS-ów, bo to też jest konstrukcja Lockheed Martin. Tymczasem w rozmowie z ministrem obrony narodowej były tylko kwestie tych samolotów F-35, przynajmniej w komunikacie oficjalnym. Jak pan rozumie, dlaczego w przeddzień wizyty prezydenta i premiera w Stanach Zjednoczonych do Polski przylatuje szef koncernu Lockheed Martin? Myślę, że te rozmowy miały mieć charakter potwierdzenia naszej współpracy, jeżeli chodzi o Polskę i uznaną firmę zbrojeniową z... Poseł Rafał Weber, no jesteśmy na łączeniu zdalnym przez Skype'a, zaraz jakość się poprawi. No tak to zawsze bywa. Tematyka obronna jest dla nas niezwykle ważna. Tu państwo doskonale o tym wiecie. My to w naszej stacji pilotujemy. Panie pośle, czy już wróciliśmy? Już pan nas słyszy? Tak, jesteśmy. Przepraszam, jakieś zakłócenia. To proszę kontynuować w takim razie odpowiedź na pytanie. Dziękuję bardzo. Myślę, że ta wizyta miała potwierdzić współpracę pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o dziedzinę obronności. Przypomnę, że Polska, a dokładnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, w roku 2020 podpisał kontrakt na dostawę F-35, czyli nowoczesnych samolotów, które mają wzmocnić zdolności polskiej armii. Ta umowa została podpisana jeszcze przed tą pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę. Także jeśli chodzi, jeśli mogę wejść w słowo, panie pośle, jeśli chodzi o Lockheed Martin, to jest kilka rzeczy. No po pierwsze utrzymanie floty F-16, po drugie kwestia F-35, o których pan teraz wspomniał, to jeszcze za prezydentury Donalda Trumpa było... Byliśmy chyba jednym z pierwszych krajów, jeśli nie pierwszym w regionie, który zdecydował się na tą inwestycję. Wtedy dzisiejsi rządzący mówili, że to są samoloty, które nie są przeznaczone do obrony, a do ataku, i to takich może nie chcemy. Jest również w tematach rozmów pociski rakietowe PAC-3 MSE. To są pociski do Patriotów. Jest kwestia elementów wyrzutni HIMARS. Te 500 HIMARS-ów, które mamy mieć, i tu będzie pytanie do pana, czy ten rząd będzie to kontynuował, ma polegać między innymi na tym, że ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają gotowe wyrzutnie, które są montowane na naszych podwoziach, na Jelczach, ale potrzebna jest ogromna liczba pocisków i to też zdaje się kwestia produkcji. I wreszcie pociski Javelin, to też chyba pierwszy kraj, który będzie te pociski produkował poza Stanami Zjednoczonymi, to ma być Polska. Skąd takie różnice, czy w ogóle są jakieś różnice między podejściem prezydenta Prawa i Sprawiedliwości, a nowego rządu i ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza? Myślę, że o tym się przekonamy w najbliższej przyszłości. Komisja Obrony Narodowej, która właśnie w poprzednim tygodniu obradowała przez ponad 6 godzin, miała dać odpowiedź na te najważniejsze pytania, czyli pytania związane z kierunkiem rozwoju polskiej armii przez obecny rząd. Natomiast tak de facto szczegółowych informacji nie uzyskaliśmy. To znaczy nie wiemy, w którym kierunku będą szły kontrakty związane z dozbrojeniem polskiej armii. Z jednej strony obecny rząd krytykował tego, że nasz rząd nie podpisał umowy na dostawę Caracali, śmigłowców, rok 2016. Z drugiej strony byliśmy krytykowani za to, że
wiele kontraktów realizujemy za granicą, ale realizowaliśmy te kontrakty za granicą, bo to było w żywotnym interesie naszego kraju. Musieliśmy bardzo szybko wzmocnić zdolności obronne Rzeczypospolitej. Robiliśmy to i przed atakiem Rosji na Ukrainę, tym pełnoskalowym, czyli przed 2022 rokiem. Robiliśmy to również po ataku Rosji na Ukrainę, także bardzo szybko musieliśmy wzmocnić potencjał polskiej armii, nie tylko zwiększyć liczebność polskiego wojska, ale również unowocześnić wszystkie komponenty polskiej armii. Krytykowani byliśmy za to przez obecny rząd, a ówczesną opozycję. No i właśnie szukamy odpowiedzi na pytania, co dalej z naszymi założeniami, co dalej z tym takim bardzo rozsądnym, ale z drugiej strony szybkim dozbrajaniem polskiej armii w nowoczesny sprzęt. Mam nadzieję, że rozmowy, które odbyły się 14 lutego pomiędzy i panem prezydentem Andrzejem Dudą i ministrem obrony narodowej z przedstawicielami amerykańskiego koncernu Lockheed Martin potwierdziły wolę współpracy. Ameryka jest dla nas partnerem bardzo istotnym. Musimy z nią współpracować, bo to wiodący kraj Paktu Północnoatlantyckiego. No i właśnie współpraca w dziedzinie unowocześnienia polskiej armii, czyli wykorzystanie tego sprzętu, który jest produkowany przez amerykański podmiot, jest tutaj pożądana. Mam nadzieję, że będzie kontynuowana. A jak należy interpretować fakt, że nie doszło do... Polski przemysł również miał z tej współpracy korzystać. A jak należy interpretować fakt, że nie doszło do wspólnego spotkania i prezydenta, i ministra obrony, tylko te spotkania były osobne? Trudno mi komentować kulisy tych spotkań. Może takie było założenie od samego początku. Nie mam tutaj tak precyzyjnej wiedzy, żeby w jakikolwiek sposób odnieść się do formuły tych osobnych spotkań. Myślę, że rozmowa z panem prezydentem była bardziej szczegółowa. Znaczy, pan prezydent Andrzej Duda jako zwierzchnik sił zbrojnych od 2015 roku opiekuje się, tak można powiedzieć bardzo kolokwialnie, polskim wojskiem. Jego wiedza jest w jego zakresie obowiązków, bardzo wszechstronna, prawda? I myślę, że dlatego ta rozmowa z panem prezydentem była bardziej szczegółowa, a minister Kosiniak-Kamysz dopiero wchodzi w te tematy obronne. Nigdy wcześniej z obronnością nie miał nic do czynienia. Dopiero wchodzi ale w te tematy. Komisji, o której przed chwilą rozmawialiśmy, miał bardzo szczegółowe, bardzo szczegółową krytykę. No, jak pan sądzi, kto mu te dane dostarczał, kto mu te informacje o tym, że nie ma takiego planu, śmakiego planu, że nie ma jakiejś projekcji działań i tak dalej, w ogóle jesteśmy nieprzygotowani. Kto mu to pisał, skąd tą wiedzę czerpał? No, pierwsza wypowiedź pana ministra Kosiniaka-Kamysza to próba naprawdę na siłę szukania jakiegokolwiek zarzutu w stronę ministra Mariusza Błaszczaka, czy szerzej w stronę rządu Prawa i Sprawiedliwości naszych ostatnich 8 lat kierowania polską armią. Natomiast gdyby wycisnąć tą wypowiedź, tam nie było szczegółów, tam nie było konkretów, tam nie było jakichś takich smaczków, które faktycznie mogłyby zainteresować opinię publiczną, które potwierdzałyby to, co wcześniej zarzucano nam wtedy, kiedy odpowiadaliśmy za polską armię, a obecny rząd był w opozycji. Także naprawdę ja do tej pierwszej wypowiedzi pana ministra Kosiniaka-Kamysza nie przywiązuję większej uwagi. Tam naprawdę nie było nic merytorycznego, nic, przed czym musimy się jakoś bronić, nic z czego musimy się tłumaczyć. Taka wypowiedź ogólnikowa. No my zresztą mówiliśmy to podczas komisji, że tak de facto pan minister nic nie powiedział. Mówił długo, ponieważ kilkadziesiąt minut, ale tak de facto nie powiedział nic o przeszłości, mało o przyszłości. Skoncentrował się na... No i znowu zanikł nam sygnał, ale za chwileczkę wrócimy do rozmowy. Rafał Weber, Prawo i Sprawiedliwość, poseł ze Stalowej Woli i przy okazji członek Komisji Obrony Narodowej jest naszym gościem. Czy już pan wrócił, panie pośle? Czy jeszcze nie? Jeszcze czekamy. Jak słyszeliśmy, był szef amerykańskiego koncernu Lockheed Martin, to jeden z największych koncernów, które są klientami amerykańskiego rządu.
albo amerykański rząd jest klientami właśnie w Lockheed Martin. Ogromne dostawy zbrojeniowe również na cały świat. Polska stała się jednym z elementów tego łańcucha logistycznego. Panie ministrze, to jeszcze, panie pośle, to jeszcze jedno pytanie dotyczące transporterów Borsuk. Pan podczas tej komisji przedstawił taki stan, który, no, ja znam śledząc te rzeczy z prasy, że przeszły różne testy te Borsuki, że pozytywnie zostały zaopiniowane tu i tam, no i w sumie jeszcze parę miesięcy pracy i produkcja. Tymczasem przedstawiciel Ministerstwa Obrony powiedział, że absolutnie żadnych testów nie przeszły, że w ogóle tych Borsuków nie ma, że nie pływają i w ogóle koniec. I przyznam, że wzbudziło to moje troskę o polską zbrojeniówkę, no bo jeżeli abstrahujemy od faktów, to trudno tutaj mieć pozytywne wrażenia. Panie redaktorze, bardzo słusznie słowo troska albo inne słowo zaniepokojenie tą wypowiedzią wiceministra obrony narodowej jest czymś naturalnym. No jestem na antenie publicznej, muszę używać słów, które przechodzą przez cenzurę. Rafał Weber, no znowu, proszę państwa, Prawo i Sprawiedliwość, będziemy o tych Borsukach, bo to jest bardzo ciekawa wypowiedź. Sam Borsuk, kołowy transporter, kołowy, gąsienicowy transporter opancerzony, to efekt ogromnej pracy wielu polskich inżynierów, doświadczeń bojowych z Afganistanu, z Iraku, doświadczeń z Ukrainy. Wszystko to się skupia na pojeździe, który no, rzeczywiście spełnia wymagania pola walki. Pan Rafał Weber, Prawo i Sprawiedliwość. Teraz jeszcze proszę o tych Borsukach i powiedzieć, jak pan rozumie to, że pan przedstawia jakiś plan, który być może pan zna z poufnych informacji, a wiceminister obrony mówi, że to wszystko nie istnieje, tego po prostu nie ma. Poufne to są informacje dostępne w obiegu publicznym. Mówiłem o tym, że Borsuk przeszedł testy balistyczne pływania czy strzelania. I to jest fakt, który no, jest znany wielu osobom interesującym się obronnością. Wiceminister obrony narodowej zanegował. No, myślę, że no, po prostu cechowało się niewiedzą. Nie miał jeszcze dokładnych informacji, jak wygląda stan prac nad bojowym wozem piechoty, Borsukiem. Ale były na defiladzie. Jeżeli by wiceminister obrony narodowej, no to 15 sierpnia przynajmniej defiladę obejrzał. Kilka takich wozów pojechało. Ale nie wiem, czy rozpoznał sprzęt, który właśnie wtedy był przez polskie wojsko prezentowany. To naprawdę PSL, pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz stoi przed historyczną możliwością podpisania kontraktu największego w historii polskiej zbrojeniówki, ponieważ taki kontrakt powinien być podpisany jeszcze w tym roku na dostarczenie polskiemu wojsku bojowych wozów piechoty Borsuk. Huta Stalowa Wola jest, tak jak mówiliśmy, w ostatniej fazie prac nad tym produktem. Dosłownie za kilka tygodni będzie on gotowy do masowej produkcji i nie ma żadnych przeszkód, żeby taki kontrakt został podpisany. No chyba, że tą przeszkodą jest brak środków finansowych, bo słyszymy wypowiedzi innych polityków obecnego rządu, którzy mówią, że albo zbrojenie, albo centralny port komunikacyjny. Stawiają taką alternatywę, albo, albo. Szanowni państwo, nie możemy na to pozwolić. I zbrojenie, i nowoczesna armia, i liczebna armia, i centralny port komunikacyjny, który nie tylko od strony komunikacyjnej czy gospodarczej ma ogromne znaczenie dla przyszłości i dla rozwoju naszego kraju, ale również ma znaczenie od strony obronności. Nie możemy tutaj takich wyborów podejmować. Musimy realizować i jedno, i drugie. Także jeżeli są jakiekolwiek przeszkody, żeby Borsuka zamówić, to tą przeszkodą może być decyzja polityczna, aby nie wydatkować na to środków finansowych. I to byłaby wielka szkoda, również szkodą byłoby pomysł, żeby takie transportery kupić, bo przecież na przykład Niemcy je produkują, więc po co ten miliardy wydawać na polski sprzęt, jak można wydać na niemiecki? No nie, to już byłoby działanie wbrew interesowi Rzeczypospolitej. Ale to wielka nowość, rzeczywiście szokująca informacja, że rząd likwidatorów działa wbrew interesom Polski. Albo działa zgodnie z interesami, tak jak oni je rozumieją. Rafał Weber, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, musimy niestety kończyć tą rozmowę, ale zapraszam na kolejną, bo stan naszej armii, wyszkolenia, współpracy z sojusznikami, to jest temat, który nigdy nie zniknie z telewizji Republika. Kłaniam się bardzo nisko.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie pana redaktora i szanownych telewizorów. Również dziękujemy za rozmowę, a my, proszę państwa, zapraszamy na flash informacyjny, który już za chwilę.